Nie, no przybyć trochę, żeby tego słupa nie było. Słupa, słupa. Perspektywa jest ważniejsza niż słup. On się będzie co jakiś czas pojawiał, a jak będzie szybka piłka, to będę musiał szybką kamerą machnąć, więc jak jest oddalony obraz, to on nie będzie rozmazywał. Wyłączyłem całkowicie filtry przeciwsłoneczne. No i bardzo dobrze. Tak dobrze, że tylko ten cień teraz widzisz, ciemno się zrobiło, nie? Ale jest okej, teraz będzie dobrze. Dobra, ja to wyłączę. Kliknij w to. I sobie ustaw. I cały czas się nagrywa na żywo. Uderzenie jest, i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2 do 0! A i bramka! Jest trzeci gol, coś więcej ciekawego, Bejnarowicz, na ty, gol! I gol na stroju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, może wygrać dalej. Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydła! Pierwsza kolejka Ligi Okręgowej, no i jesteśmy dzisiaj pierwszy raz w historii na stadionie LKS-u Bystrzyca Górna. W Bystrzycy Górnej spotkała nas niemiła niespodzianka, w sensie brakuje tutaj internetu, ale w związku z tym, że w Makowicach tego internetu też brakowało, to będziemy mieli dzisiaj pracowity wieczór, inaczej mówiąc oba mecze będą się buforować do 100%, aż w końcu będzie można je na serwerze obejrzeć na spokojnie już w formie retransmisji. Pierwsze takie spotkanie tutaj Lidze Okręgowej, pierwszy mecz obu drużyn w ramach bieżącego sezonu, który za moment się rozpocznie. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Włókniarz Głuszyca Beniaminek dzisiaj przyjechał do Bystrzycy nieco wzmocniony. Drużyna gości prowadzona przez Tomasza Idziaka będzie dzisiaj grać z Szymonem Stecem w bramce. Później zobaczymy trzech nominalnych obrońców, to Juan Manuel, Jakub Białas,
Mateusz Kaźmierczak, będą ich wspomagać Maciej Mazanka i Szymon Ręczkowski. Drugą linię zaś mają dzisiaj obsłużyć dobrze znani Sebastian Kosier, Mateusz Chmielarz i Dawid Kusio. Przed nimi tuż za plecami Filipa Brzezińskiego, Wojciech Choiński. Zobaczymy, jak tego typu zestawienie spisze się w tym spotkaniu. Gospodarze zaś, którzy dzisiaj na niebiesko odrzutym pasem, coś a la Boca Juniors z Argentyny. Tak ostatnio oglądałem mecz, właśnie w takich barwach ta drużyna występowała. W bramce Kacper Szczepaniuk, później w polu Eryk Ciuba, Artur Somala, Eryk Klemiński, Łukasz Żygadło, Maksim Lukasiewicz, Łukasz Somala, kapitan zespołu, Mateusz Dubojski, Dominik Ciuba, Michał Somala i Wojciech Furmankiewicz. Trenerem zespołu gości Tomasz Idziak, Jerzy Żądło prowadzi drużynę gospodarzy, których też będzie chciał tutaj pewnie dzisiaj uczulić na pewne aspekty gry zespołu z Głuszycy. No a w rezerwowej oby jedenastki mają też swoich zmienników. Trenerzy dzisiaj do dyspozycji jeszcze będą mieli w obwodzie, jeśli chodzi o zespół gości, to Konrad Baczyński, Maciej Brzeziński, Jakub Błaszczyk, Michał Literski, Grzegorz Pietras, Kamil Popek, Patryk Rangel, Mendes, to trochę niespodzianka, no i bramkarz rezerwowy Rafał Steciuk. Za to na ławce rezerwowych gospodarzy Patryk Młynarski, Michał Kubiela, Paweł Czarny, Paweł Cholewiński, Aleksandr Dereolejko, Łukasz Sałata, Kamil Bezegłów i Szymon Kopacz. Mecz dzisiaj, dość duża grupa kibiców przyjechała z Głuszycy, też są miejscowi fani, wszyscy są ciekawi tego, w jaki sposób ten początek sezonu będzie wyglądał. Jest ciepło, jest wyjątkowo przyjemnie, też na stadionie w Bystrzycy Górnej, to nie tak jak w tych wcześniejszych godzinach porannych, gdy to słońce bardzo mocno przeszkadzało, nie tylko w samej grze, ale też obserwowaniu tego, co dzieje się na boisku. Mieliśmy z tym spory problem w Makowicach, no ale generalnie nikt pogody nie wybiera. Trzeba grać, tak jak wspominałem podczas meczu Górnika Nowe Miasto z Moto Jelcze Moława, że no chyba tylko wielka, wielka burza musiałaby tutaj skłonić kogokolwiek do przełożenia rywalizacji na tym czy innym boisku. No, gramy w deszczu, gramy w słońcu, wszystko generalnie rzecz biorąc wygląda już na gotowe, także sam jestem ciekawy tego występu Włókniarza Głuszyca w roli Beniaminka. Pamiętamy ich ostatni mecz na boiskach Wałbrzyskiej Serie A przeciwko Iskrze Witków, kiedy to decydowały się losy awansu, gdy ten korespondencyjny pojedynek Włókniarz Głuszyca wygrał z KS Walim i dzięki temu tutaj dzisiaj widzimy zespół z Głuszycy. Ta drużyna ma fanklub kibica od dłuższego czasu, jeździ ten grupa kibiców za swoim zespołem, starają się tutaj być często głośni, ale generalnie jest to też taki ewenement na skalę kraju, by od A-klasy zaczynając aż po mecze w lidze okręgowej ta drużyna była wspierana głośno przez kibiców, którzy no, nie tylko śpiewają, ale też często jakieś pokazy pirotechniczne, jakieś kartoniady, baloniady, różnie to nazywają z fani, są widoczne na trybunach. Na razie te pierwsze minuty pokazują jednak, że to będzie bardzo trudne spotkanie dla Beniaminka z Głuszycy. Pierwsza próba strzału na bramkę Szymona Steca, dobry pomysł, Eryk Klemiński próbował uderzyć z półwoleja, ta piłka jednak spadła mu niekoniecznie tak, jak się spodziewał i została ta piłka gdzieś wysoko, wysoko ponad bramką. Włókniarz Głuszyca, który awansował do Ligi Okręgowej, no jest zespołem na pewno nieobliczalnym, zespołem, który bardzo, ale to bardzo chciałby zaistnieć w tej Lidze Okręgowej, licząc się z tym, że na boiskach różnych drużyn może być różnie. W meczach sparingowych jednak okazało się, że ta drużyna potrafiła grać naprawdę bardzo dobrze z zespołami dużo lepszymi od siebie, tak przynajmniej wydawało się na papierze. Tu dziś pierwszy mecz o punkty, to zawsze jest sytuacja nerwowa. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo te pierwsze minuty pokazują jednak, że jest to dość trudne spotkanie dla gości, którzy mimo tego dopingu, mimo tego
bardzo ambitnego podejścia. Na pewno będą musieli się mocno postarać, by z dobrze przygotowaną, dobrze poukładaną drużyną Bystrzycy Górnej poradzić sobie i wywalczyć tu punkty. Pamiętamy choćby nawet mecze Bystrzycy Górnej przeciwko Górnikowi Nowe Miasto, czy drużynie Zdrój Jedlina Zdrój, które też mieliśmy okazję gdzieś szeroko komentować w poprzednim sezonie rozgrywek Ligi Okręgowej. To było bardzo ciekawe mecze. Ten zespół jest zespołem, który na pewno potrafi grać piłką. To też sprawia, że jest zdecydowanie trudniejszy do rozpracowania. Na razie póki co ta piłka krąży od nogi do nogi. To też utrudnia trochę grę rywalowi. A gospodarze będą starali się wykorzystać przede wszystkim to doświadczenie zdobyte na boiskach Ligi Okręgowej w poprzednich sezonach. Włókniarz przyzwyczajony do tego, że dominował swoich rywali w poprzednich grach, teraz jednak no, musi tutaj być bardzo czujny, by nie popełnić błędów. Sporo wzmocnień. Na boisku widzimy nowego bramkarza, kilku zawodników w polu, tak jakby Białas, Kusio już od pierwszej minuty. Też widać Stec, który grał w poprzednim sezonie w drużynie Górnika Wałbrzych, zdecydował się na kontynuowanie przygody z piłką w Głuszycy. To też ważne. Taka próba wzmocnienia, uporządkowania, usystematyzowania tego zespołu jest na pewno bardzo potrzebna w drużynie Tomasza Idziaka. Gospodarze dzisiaj spokojnie będą czekać na swoje szanse. Zresztą już pierwsza próba w tych początkowych minutach tego spotkania przygotowana przez zespół i uderzenie Eryka Klemińskiego była naprawdę ciekawa, choć sam strzał ponad poprzeczką raczej nie mógł tutaj niczym zaszkodzić rywalowi. Spokojnie jednak tutaj trzeba pamiętać o tym, by ta piłka krążyła od zawodnika do zawodnika. Tutaj na pewno nie ma mowy o tym, by szukać sobie jakiegoś grania na alibi. Każdy błąd może tutaj potem skutkować niepotrzebną stratą miejsca na boisku, pozycji, często bramki. Somala naprawdę długo tutaj utrzymywał się przy piłce, pewny tego, w jaki sposób może zorganizować sobie kolejną akcję. Teraz Szymon Ręczkowski nabija kolegę z zespołu i aut dla gospodarzy. No, odważnie tutaj jednak cały czas musi uważać Kusio na tego typu zagrania. Pociągane za koszulkę rywal, utrzymał się przy piłce. Sędzia dzięki temu puścił grę. Klemiński obok bramki. Ale to jest drugie takie uderzenie zawodnika Bystrzycy Górnej. Jeszcze raz w powietrzu Brzeziński. No teraz tutaj był ostro potraktowany, ale sędzia pokazuje, że wszystko zgodnie z przepisami, a więc nie było tutaj faulu na Filipie Brzezińskim. No, ucierpiał trochę napastnik Włókniarza, ale generalnie to raczej wyglądało w ten sposób, że obrońca wybijając piłkę trącił tą piłką swojego rywala i dzięki temu też ta sytuacja nieco wymknęła się spod kontroli. Tutaj też przez chwilę widzieliśmy nasze stanowisko kibiców, którzy są na stadionie w Bystrzycy Górnej. No, części boiska nie widać. To z racji ułożenia akurat też tego miejsca, z którego nadajemy dzisiejsze spotkanie. Klemiński na lewej strony, w środku pola Brzeziński z Choińskim, no, ale oni za bardzo też nie kwapią się do tego, by podejść trochę wyżej. Dzięki temu też gospodarze mają trochę więcej czasu na to, by przygotować swoją akcję. Tracił piłkę Dubojski, zagranie w środek. Filip Brzeziński przegrywa teraz walkę o pozycję z Klemińskim. Chciał tam powalczyć o piłkę jeszcze Mazanka. No, chwilowo to zakończone powodzeniem. Czysto, chociaż nie, Filip Brzeziński teraz już podnosi się szybko. Sędzia
zagwizdał to przewinienie, dość spokojnie pokazując, z którego miejsca za chwilę rozpoczną grę goście. Czekamy więc na to, w jaki sposób teraz rozegrają tę piłkę gracze z Głuszyca. Oni tutaj już wcześniej na rozgrzewce trenowali pewne warianty rozegrania, tak jakby chcieli przygotować sobie taki wachlarz możliwości, które pozwoliłyby im tutaj zaskoczyć czymś przeciwnika, no ale na razie nie mieli specjalnie zbyt dużo możliwości, by pokazać to na boisku. Teraz próba gry pod bramkę, piłka jednak już wybita przez obrońców. No i jeszcze raz daleko do przodu Kaźmierczak do bramkarza, spokojnie stec, jeszcze raz z Kaźmierczakiem. Manuel z prawej strony, piłka do Kusio. Nie ma spalonego, Brzeziński jednak do tej piłki nie był w stanie dojść. Widzieliśmy, w jaki sposób ta piłka frunęła, w którymś momencie gdzieś w powietrzu, nabrała rotacji wstecznej, dostała się natychmiast za plecy Filipa Brzezińskiego, stąd łatwa interwencja bramkarza. Kacper Szczepaniuk tylko czekał, aż ta piłka wpadnie mu wprost w dłonie, nie było potrzeby nawet specjalnego wysiłku przy kontrolowaniu tej piłki. W środku Klemiński, Łukasiewicz. Jeszcze raz ta piłka wbita przez Kaźmierczaka. Brzeziński uprzedzony przez obrońców i to Byszczyca w tej chwili w środkowej strefie boiska stara się być zespołem dominującym. No, często to nawet wychodzi bardzo dobrze. Tutaj gospodarze radzą sobie, skracając pole gry, przeszkadzając rywalowi, który cały czas też mimo wszystko ambitnie stara się z tą piłką zrobić nieco więcej. Pytanie, czy uda się to akurat w taki sposób przygotować poza boiskiem. Ciuba z boku, jest do bramkarza podanie. Szczepaniuk spokojnie też obserwuje to, w jaki sposób ułożony jest zespół, jak może tę piłkę poprowadzić dalej. Dubojski do tyłu, Somala i Szczepaniuk w środku też mają tutaj trochę więcej swobody gospodarze, mogą tę piłkę rozgrywać nieco bardziej odważnie. Klemiński, ale tym razem pozycja spalona, nie, przewinienie. Trochę zaskoczony byłem, gdyby tutaj akurat okazało się Łukasz Somala znalazł się na spalonym, tam faulowany był Klemiński, pokazuje sędzia, że... A nie, piłka, z tego co rozumiem, po zachowaniu arbitra została trafiona, arbiter sam w sobie był trafiony tą piłką, no to w myśl przepisów musiał oddać ją drużynie, która akurat go trafiła. Kaźmierczak, Stec, dużo swobody, dużo spokoju tutaj teraz Szymona Steca. On w tym sezonie ma przede wszystkim uporządkować grę drużyny z Głuszycy pod bramką, by nie zdarzały się takie sytuacje jak czasami w tych latach ubiegłych, kiedy popularni gladiatorzy, bo tak tutaj ich często nazywali kibice, mieli problemy z formacją defensywną, gdzie często właśnie pod bramką rodziły się niepotrzebne błędy. No, teraz tutaj nieudana próba ataku lewą stroną boiska i już od bramki Szczepaniuk. Pytanie, co zrobi z piłką? Dubojski czeka. Choiński też niespecjalnie tutaj jakoś bardzo, ale to bardzo kwapił się do tego, by podejść bliżej. Trochę więcej aktywności w tej grze pod linią defensywną rywala wykazuje Filip Brzeziński. Dubojski uprzedził Brzezińskiego. Jest szansa cały czas na to, by gospodarze przyspieszyli trochę grę lewą stroną boiska. Tam jednak to musi być dokładne granie. Kaźmierczak wypchnął rywala z obrębu światła bramki. Łukasiewicz też tak nie do końca miał pomysł na to, jak rozegrać akcję, szukał więc podaniem najbliższego partnera zespołu. Brzeziński utrzymał się przy piłce. No i spokojnie, nie tak do końca, jak być może planował, ale cały czas przy tej piłce się utrzymuje napastnik Włókniarza. Teraz jeszcze widać, że przy tym upadku ucierpiał
trochę gdzieś pokazuje, że boli go ręka, boli go nadgarstek. No, twarda piłka nożna jest twardą grą. Taki skrót myślowy gdzieś tutaj wdarł się w to, co chciałem przekazać. No ale prawda jest taka, że takich sytuacji pewnie będziemy oglądać w trakcie tego sezonu, na pewno tego meczu, na tyle dużo, że tutaj no, trzeba się przyzwyczaić do tego typu grania. To już nie jest taka piłka nożna, jaką oglądaliśmy w Serie A. Zdecydowanie dużo trudniejsi rywale, poukładani taktycznie. A więc trzeba szukać swoich szans i możliwości. Teraz tutaj widzieliśmy dobry pomysł na rozegranie tej piłki. Cały czas 0-0, 13 minuta spotkania. Jeden bardzo ciekawy atak z początkowej fazy tego meczu i uderzenie Klemińskiego. Nie było jeszcze prób strzałów na bramkę Szczepaniuka ze strony Włókniarza, no ale też, tak jak mówiłem, Włókniarz Głuszyca to przede wszystkim zespół, który ma za zadanie zrobić wszystko, by tego meczu nie przegrać, próbując gdzieś tam szarpać z przodu, tak by ta piłka jednak mimo wszystko gdzieś miała szansę do tej bramki wpaść. Na razie z problemami Filip Brzeziński, jeśli chodzi o przyjmowanie tych podań, o wychodzenie na czystą pozycję. Jednak jest aktywny też, z drugiej strony to bardzo przeszkadza rywalowi w wyprowadzaniu piłki. Dużo więcej na razie jakości w grze, jednak mimo wszystko cały czas po stronie gospodarzy. Kosior, też pamiętamy jego waleczność z meczów w poprzednich latach. Choiński chciał szybko złapać Brzezińskiego w tej pierwszej linii ataku. Nie udało się jednak zagrać piłki w prawidłowy sposób. I już Kosior w walce w środku. Chmielarz. Uciekają teraz gospodarze na lewą stronę. Mają trochę więcej miejsca właśnie w tamtym sektorze boiska, choć już też wrócili ze swoją akcją do środka. Tutaj Lukasiewicz szuka tej piłki. Próbuje grać też Somala. No ale na razie też, tak jak widzimy, nie jest to tak płynne. I pewnie też trener Żądło zwróci na to uwagę w przerwie tego spotkania. Jest okazja na uderzenie. Teraz ten strzał zablokowany, choć jeszcze tutaj gospodarze starali się utrzymać przy piłce blisko pola karnego. Dobry pomysł. Wojciech Furmankiewicz był tutaj odważny do samego końca, wchodząc w linię strzału. Obrońca na pewno nie spodziewał się tego, że to będzie kluczowa wręcz interwencja w tej akcji. Ciuba zostawia piłkę, teraz gospodarze ponownie od tyłu i jeszcze raz spokojnie. Wydawałoby się, że na pewno tutaj warto jest przyspieszyć trochę grę, grać na jedno, dwa podania. No na razie tak próbują też i gospodarze, ale dobrze przesuwają się formacjami rywale i Włókniarz Głuszyca tym samym nie pozwala tutaj Byszczycy grać w taki sposób, by tu jednak łatwo im się piłkę cały czas rozgrywało. Dobrze, cały czas też tutaj obserwujemy te pojedynki indywidualne. Teraz akurat Choiński podszedł bardzo blisko swojego rywala, wybija piłkę poza boisko. Dubojski stara się jak może utrzymać się przy piłce, za każdym razem jednak jest naciskany przez jednego, dwóch rywali. Teraz też ładnie dryblingiem minął przeciwnika. Somala, Ciuba, zatrzymany. Maciej Mazanka, też był piłkarz Górnika Wałbrzych, który przyszedł po spadku Górnika z czwartej ligi właśnie do Włókniarza Głuszyca. Z nowych twarzy, których obserwujemy na boisku, jeszcze jest Jakub Białas, Dawid Kusio, Szymon Stecy. Zaskoczyło mnie trochę też to, że na ławce rezerwowych Patryk Mendes, to podstawowy gracz poprzedniego sezonu, jeśli chodzi o formację ofensywną Włókniarza Głuszyca. No i też nie ma co ukrywać, zawodnik, który bardzo dobrze sobie radził, strzelając dużo goli. Filip Brzeziński jednak był tym zawodnikiem, który tych goli dla Głuszycy nastrzelał najwięcej. Teraz dobre zagranie i jest gol Byszczyca Górna po tym podaniu w okolice pola karnego. Zdobywa prowadzenie w tym meczu. Zaskoczona defensywa Włókniarza. Dodatkowo jeszcze Szymon Stec, tak jak widzieliśmy, złapany na wykroku. I 1-0 dla Byszczycy Górnej.
Łukasz Somala był tym, który pokonuje Szymona Steca w tym momencie, więc jest już prowadzenie gospodarzy. Myślę też, że chyba też tu w tym momencie powinno zejść to ciśnienie z graczy głuszyckiej drużyny. Oni bardzo chcą się zaprezentować pozytywnie, no ale byli też spięci. Nie potrafili tak do końca przełamać tych nerwów, zostawić ich gdzieś w szatni, wyjść na boisko i grać po prostu swoje. A że grać potrafią w piłkę, to wiemy. Inna sprawa, że to no, niestety też jest właśnie ta presja wyniku na drużynie, która teoretycznie tego wyniku mieć nie musi, która teoretycznie powinna grać przede wszystkim w piłkę, a potem ten wynik gdzieś tam może się ukształtować sam. Ja osobiście liczyłem na to, że w trakcie tej rywalizacji środek tabeli dla tej ekipy jest jak najbardziej realnym do osiągnięcia, no, ale też oczywiście to wszystko zweryfikuje boisko. Myśleć możemy dużo, dużo rzeczy możemy gdzieś zakładać z góry, coś próbować przewidywać. To jednak zawsze w tych najważniejszych momentach wszystko weryfikuje boisko. W czwartek kolejna emisja programu przed kolejką. Będzie szansa na to, by podsumować nieco, zastanowić się nad tym, dlaczego tak, a nie inaczej kończyły się poszczególne rozgrywki spotkań. Dzisiaj druga kolejka, kolej dolnośląskiej, czwarta liga, pierwsza kolejka Ligi Okręgowej, pierwsze kolejki w rozgrywkach Ligi A, w tej m.in. Wałbrzyskiej Serie A. Także też będzie to bardzo ciekawy sezon, dużo mocniejsze są te rozgrywki na każdym szczeblu, łącznie z B-klasą, która rozpocznie na sam koniec sierpnia. Ale każda z tych lig będzie naprawdę mocna. Dzisiaj na początek rozgrywek w Wałbrzyskiej Serie A zaskoczeni byliśmy wysokością zwycięstwa Szczytu Boguszów Gorce, aż 11-0. Podarze tego spotkania pokonali AKS 2 Strzegom. Czyżby tak słabe rezerwy przyjechały z szczegomskiej drużyny do Boguszowa na mecz ze Szczytem? No, wydaje mi się jednak, że to troszkę tak aż absurdalne byłoby, no ale jednak prawdziwe. Gdzieś byliśmy o 11 w Makowicach, gdzie Karo Makowice zagrało swój pierwszy mecz z LKS-em Roztocznikiem, sympatyczną drużyną z Roztocznika, którą mieliśmy okazję też dwukrotnie oglądać na naszej antenie w trakcie poprzedniego sezonu. Gospodarze tamtego meczu, też Beniaminek, Karo Makowice zwyciężyło swoją drużynę, swojego przeciwnika 3-2, tracąc ostatniego gola dosłownie w już 90 minucie meczu. Teraz kolejna próba, LKS Bystrzyca tutaj spycha Włókniarza do defensywy. Włókniarz prowadzi tutaj otwartą grę, nie do końca to pomaga w tym, by mieć możliwość no, chyba lepszego trochę rozpoznania na boisku. Sędzia teraz będzie upominał żółtą kartką Wojciecha Chojńskiego za to zagranie. To 21 minuta już spotkania, Wojciech Choiński, żółty kartonik. A 1-0 po golu Łukasza Somali prowadzi cały czas drużyna Bystrzycy Górnej. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Ajtap, nawet bardziej strzał niż dośrodkowanie, choć widzieliśmy ta piłka odbita też od zawodników stojących w murze, sprawia, że za chwilę z rzutu rożnego rozpoczną gospodarze. Grają swobodnie. Na pewno spokojniej będzie też im tutaj budować kolejne akcje. Aut dla gości. Łukasiewicz.
jeszcze raz w środku Polakiem Klemiński. Teraz Filip Brzeziński ucieka obrońcy spod nóg. No ale pytanie tylko, czy uda się to zrobić dobrze. Chmielarz, Kusio. Jeszcze raz. Piłka do środka, niezły pomysł. Kusio na lewej stronie. No tutaj tak całkiem sympatycznie się to zapowiadało, ale skończyło się na strachu i wybitej piłce poza boisko, no a to oznacza z drugiej strony, że za chwilę gospodarze rozpoczną grę z 5 metra. Jest 1-0 po golu Łukasza Somali. W kilku dobrych sytuacjach po stronie gospodarzy. Nie było też jednak żadnego celnego strzału jeszcze na bramkę Szczepaniuka, no więc Włókniarz musi być troszkę mimo wszystko zbyt cofnięty, wydaje mi się, że tutaj trochę boją się podjąć to ryzyko, które by skutkowało ewentualną stratą bramek, gdyby coś w budowaniu akcji ofensywnych się nie udało. Będą starać się grać spokojnie, swobodnie, próbując przynajmniej budować jakąś akcję do przodu, no ale widzieliśmy, na razie nie wychodzi to zbyt dobrze, a dodatkowo jeszcze też warto zwrócić uwagę na to, że dość łatwo gospodarze dochodzą do pozycji strzeleckich. Jedną taką akcję już wykorzystali. Kilka razy zresztą próbowali chwilę wcześniej, zanim Somala trafił do bramki. Tylko wtedy to albo obrońcy wybijali piłkę, albo te strzały były po prostu niecelne. Białas w środku, patrzy do kogo może rozegrać, jest już do pomocy Kusio. To teraz Łukasiewicz uprzedza Chmielarza, choć szybko też odzyskują goście piłkę. Choiński leży na boisku, gracz Byszczycy Górnej, to z 22 numerem Wojciech Furmankiewicz, a nie, 21 chyba, jak dobrze. No, mają tutaj bardzo dużo do powiedzenia gospodarze, są pewni swego, potrafią więc grać piłkę w taki sposób, by tutaj też zdecydowanie łatwiej im było tworzyć sobie sytuacje bramkowe. Jeszcze raz od tyłu Białas, Kaźmierczak. Jeszcze tutaj piłka zagrana do środka, Choiński, Brzeziński, no ale co może zrobić, próbuje strzelać, to zagranie bardzo dobrze zablokowane przez obrońców, choć chyba trzeba było szukać tutaj podania. Furmankiewicz do przodu, szukał Ciuba dla siebie szansy na to, by z tą piłką nieco bliżej pola karnego gości znaleźć dla siebie troszeczkę swobody miejsca i tam rozegrać kolejną akcję, no być może nawet próbować strzału na bramkę, tylko że podanie do niego było niestety zbyt mocne i nie udało się tego ostatecznie zrobić. Kaźmierczak. Dobry pomysł, ale ta piłka teraz tutaj wybita przez obrońców, choć w dalszym ciągu próbują tutaj goście grać tą piłką bardziej dokładnie. Jeszcze jest Kosior, on potrafi zaskakiwać właśnie takimi zagraniami. To była pierwsza dobra sytuacja Włókniarza w tym meczu, poszli odważnie do przodu. Sebastian Kosior był pewien tego, że już w tej sytuacji nie może zrobić nic innego, uderzył na bramkę. No i gdyby to trafił może się o to bramki, kto wie, czy wtedy nie byłoby to zagranie, które by zdecydowanie bardziej mogło się
tutaj podobać kibicom. Na razie póki co 1-0 dla drużyny z Bystrzycy Górnej, no i ten zespół też tutaj póki co w tym spotkaniu dyktuje warunki gry i widać wyraźnie, że ma ochotę na to, by jeszcze przed przerwą zdobyć kolejne gole. Kaźmierczak. Stec piłkę zatrzymuje. Ciuba nie był w stanie dojść do tego, co widzieliśmy na boisku. To takie podanie, które mogło tutaj na dobrą sprawę coś więcej zdziałać, gdyby dotarło do celu. Piłka odbita przez Kaźmierczaka i jeszcze wtedy Ciuba byłby w stanie może do tej piłki dojść, spróbować ją ruszyć w kierunku pola karnego, no ale musiałby chyba szybciej trochę ruszyć. Nie spodziewał się, że dojdzie właśnie do takiej sytuacji. Kusią musi być bardziej pewny. Furmankiewicz teraz tutaj faulował swojego rywala. Choiński tym razem w tym pojedynku trochę ostrzej i potraktowany przez swojego przeciwnika. Ale Kusio nie pierwszy raz już w tym meczu wcześniej sprowokował stratę niepotrzebną takim bardzo delikatnym podaniem. Kaźmierczak spokojnie zerknął teraz do środka, z kim może rozegrać, rozkłada ręce, nie bardzo jest jak podać. Szukał tym zagraniem Kosiora, nie wyszło najlepiej. Cały czas Bystrzyca spokojnie tutaj próbuje wyprowadzić grę pod własnej bramki. Na razie też Filip Brzeziński stara się przeszkadzać. Wojciech Choiński również wysoko. Często też za akcją ze środka wychodzi Kusio, no ale to też musi być gdzieś asekurowane, bo potem różnie to się kończyło. Teraz Brzeziński nieco wyżej od Klemińskiego, choć tutaj sędzia już chciał odgwizdać przewinienie, zdecydował się puścić grę po tym, jak gospodarze utrzymali się przy piłce. Somala. Jeszcze raz tutaj nie ma jednak strzału na bramkę, choć Łukasiewicz być może za chwilę będzie próbował. Zatrzymany przez Brzezińskiego, ma ochotę do gry dzisiaj napastnik gości i to dużo też pozwala tutaj tej drużynie korzystać z jego werwy. Filip Brzeziński spokojnie też chciał tutaj minąć rywali, przegrał ten pojedynek. No i to LKS Bystrzyca Górna raz jeszcze zacznie budować swoją akcję od początku. 30 minut gry za nami. 1-0 dla gospodarzy, zaledwie jeden strzał na bramkę Szczepaniuka w wydaniu Sebastiana Kosiora. Szymon Stec, Białas, no ale to muszą być piłki jednak rozgrywane bardzo spokojnie, niepotrzebnie podnoszone do góry, to nie jest tutaj najważniejsze, ale jednak powinno być bardzo dokładne. No troszkę chyba za mocno tutaj ta piłka zagrana do Brzezińskiego, chciał Ręczkowski wypuścić swojego napastnika w walkę o pozycję w polu karnym, no tylko, że te piłki jednak grane w taki sposób, widać było już w momencie startu Filipa Brzezińskiego, że raczej nie ma zbyt dużych szans do tego, by do tego zagrania dojść. No i taka strata, która potem mogła skutkować jakimś szybkim rozegraniem, atakiem gospodarzy. Na pewno tego typu zagrań trzeba się wystrzegać. Wojciech Choiński do tyłu, źle. Już szansa dla Bystrzycy. Furmankiewicz na lewej stronie. Z autu za chwilę rozpoczną goście jednak, tak pokazuje sędzia. A nie, to nie o to chodziło. Ponownie jesteśmy tutaj świadkami sytuacji, w której to sędzia decyduje się przerwać grę, pozwolić zawodnikom uzupełnić płyny. No, jest ciepło. My tutaj w tej chwili stoimy w miejscu dość
sympatycznym, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, bo jesteśmy osłonięci drzewami od tego słońca i w tym momencie akurat jest tutaj dość przyjemna aura, że tak powiem, bo może i ciepło, ale generalnie nie świeci nam prosto w oczy to bardzo uciążliwe słońce, które dzisiaj naprawdę sporo, ale to sporo mogło napsuć krwi, szczególnie w tych wcześniejszych meczach. Wróciliśmy już do rywalizacji. Kolejne zagranie w pole karne. Stec ponownie. To czekamy w takim razie, jak ta pierwsza część spotkania będzie wyglądać w tej drugiej fazie rywalizacji. Myślę, że obie drużyny tutaj mają na pewno sporo możliwości, by jeszcze coś pokazać. Pytanie tylko, kto w końcu zdecyduje się na to, by jako pierwszy nieco przyspieszyć grę i pozwolić sobie na to, by po prostu tutaj jeszcze zaatakować i ewentualnie przed przerwą zdobyć bramkę. Tutaj no, jak się okazuje, piłka wyszła wcześniej poza linię boczną. Tak chyba tutaj należy zinterpretować decyzję arbitra. Koiński teraz przechwytuje to zagranie. Brzeziński musi przytrzymać piłkę trochę dłużej, nie ma z kim rozegrać. Teraz dopiero, ale co z tego, jak kapitalny powrót teraz gospodarzy. Ale to jest też doświadczenie, o którym wcześniej mówiłem. Sobala wraca, wybija piłkę spod nóg Ręczkowskiego. Dzięki temu nie tyle zatrzymuje nawet akcję, co pozwala sobie na to, by zagrać natychmiast ją do przodu. No i to Byszczyca Górna była bliska tego, by uciec z akcją na kolejnego gola, tak jak teraz Furmankiewicz znalazł Żygadłę. Ten już próbuje grać z powrotem do Furmankiewicza. Jeszcze Lukasiewicz, Ręczkowski teraz jednak wygrywa ten pojedynek. Nie było spalonego, ale też i bardzo dobrze Michał Somala. Jest za chwilę Mateusz Dubojski. Somala, Dubojski ucieka na prawej stronie, jest też jednak bardzo blisko Ręczkowski, wraca za Somalą, teraz szansa na dośrodkowanie, piłka przerzucona przez całą szerokość pola karnego, Żygadło próbował strzelać, on nie trafił w bramkę. ...37 minuta spotkania, 1-0 po golu Łukasza Somali, jedna żółta kartka jak na razie też w 21 minucie Wojciecha Choińskiego i gramy tak naprawdę tutaj im dłużej, tym bardziej chyba spokojnie, bo pierwsze minuty były tutaj bardzo nerwowe i obie drużyny starały się przede wszystkim wykorzystać swoje atuty, a też z drugiej strony doprowadzić do tego stopnia, że
No, mieć tutaj trochę więcej możliwości, przewagę też uzyskać pod bramką przeciwnika, to zdecydowanie lepiej udało się zrobić gospodarzom. Teraz już któryś raz z kolei Włókniarz próbuje, ale te zagrania wciąż jeszcze za mocne. Te zagrania wciąż jeszcze poza jakby jakością, do jakiej też i ten zespół przyzwyczaił swoich kibiców. No, myślę, że ta pierwsza odsłona tego sezonu jest o tyle trudna, że po prostu tutaj trzeba przeżyć to na własnej skórze, zobaczyć, jak to wygląda, zmierzyć się z tą rzeczywistością ligową, przeciwnikiem dobrze poukładanym, bo Bystrzyca Górna zawsze w tej lidze okręgowej na przestrzeni ostatnich lat była zespołem dobrze poukładanym i często potrafiła odbierać punkty faworytom, być tym faworytem do końca sezonu też w walce o czołowe pozycje. To oznacza, że Somala teraz przegrywa ten pojedynek. Kosior zaś znowu uprzedzony przez Dubojskiego. Ta jakość dodana w grze Sebastiana Kosiora zawsze dawała drużynie na pewno bardzo dużo. Tu jednak Sebastian Kosior, zdając sobie sprawę z tego, z kim przyjdzie mu walczyć, już no, bardziej jednak panuje nad tymi zapędami indywidualnymi, które wcześniej bardzo często gdzieś tam eksponował, wchodząc w formacje defensywne swoich rywali, zostawiając jednak też i dużo luki na pozycji, na której występował. Dubojski do środka, Łukasiewicz tutaj też jednak jest bardzo tak jakby przygotowany, tak jakby miał gdzieś oczy dookoła głowy, widząc, co się dzieje. No i jeszcze raz walka o piłkę. Kosior tutaj ucieka na pozycję. Kusio piłkę jednak wybija poza boisko. Z autu Dubojski. Tylko 5 minut do końca pierwszej części spotkania. Oczywiście tego regulaminowego czasu gry zobaczymy, ile tutaj jeszcze doliczyłby ewentualnie do tej rywalizacji sędzia. Nie było jakoś wiele przerw w grze, może minuta gry więcej tutaj w tej chwili gdzieś byłaby zasadnym. Natomiast tak poza tym chyba też i warto zwrócić uwagę na tą jakość w grze, bez tej brutalności, bez niepotrzebnych fauli. Po prostu jedna i druga drużyna stara się jak może stwarzać sobie sytuacje, które pozwoliłyby gdzieś zagrozić w bramce swojego rywala. Na razie, na ten moment zdecydowanie lepiej to wychodzi gospodarzom. Bramka, kilka sytuacji niewykorzystanych, kilka przestrzelonych prób, strzałów na bramkę. No, wydaje się, że to jest raczej kwestią czasu, aż coś tutaj jeszcze się Bystrzycy uda zrobić. Natomiast ja czekam na to, aż otworzy się tu jednak zespół gości. Kolejna próba strzału nieudana. Piłka wysoko, wysoko nad poprzeczką. Piłkochwytami i samochodami, które tam stoją za bramką. To parking dla kibiców, którzy tutaj dzisiaj zjawili się na stadionie. Stadionie, który bardzo często mijamy, jeżdżąc na mecze w okolicznych miejscowościach, zawsze zastanawialiśmy się, jak to jest tutaj i jak ten przekaz by wyglądał. No widzimy już na pewno, że jest tu problem duży z internetem. Praktycznie żadna z sieci nie działa prawidłowo. Żadna z tych sieci, z których jesteśmy w stanie tutaj skorzystać. Mamy przygotowane trzy. W tym przypadku jednak no nie było tutaj możliwości, by ta transmisja mogła pójść na żywo w czasie rzeczywistym. Zrobimy to natychmiast, gdy tylko uda się przebuforować cały zapis na serwerze. Doskonale teraz w obronie Artur Somala i za chwilę z rzutu rożnego Włókniarz Głuszyca. Pierwsza od dłuższego czasu taka sytuacja, może nawet jeden z tych momentów, który pozwoli tutaj Włókniarzowi uwierzyć to, że można zrobić coś więcej na boisku w Bystrzycy Górnej. Natomiast pierwszy taki rzut rożny od początku tego spotkania. Trudno więc przewidzieć, co teraz zaprezentują gracze z Głuszycy. Zazwyczaj były to takie sytuacje, które stwarzane na boiskach Serie A często dawały gole. No,
Teraz jednak ta piłka przerzucona nad głowami zawodników i tutaj już trzeba walczyć ponownie o pozycję. Doskonale powrót Furmankiewicza. Widzą tutaj goście, jak trudno będzie walczyć o każdą piłkę. Do każdej piłki trzeba iść na 100%. Z każdą piłką trzeba tutaj grać naprawdę na wysokim poziomie, szukając dla siebie tych ułamków sekund, centymetrów na boisku. Tu nikt nie odstawia nogi, tutaj nikt nie zostawia tych piłek samych sobie, co często na boiskach Serie A się zdarzało. No i to tak, chcąc nie chcąc, ten przeskok między A klasą a rozgrywkami Ligi Okręgowej jest w tym momencie widoczny. Na razie Włókniarz przegrywa 1-0, stara się być zespołem równorzędnym do gry, no ale tak jak mówiłem, trafił naprawdę na godnego przeciwnika. Mielarz utrzymał piłkę w boisku, no ale podanie do rywala, ta piłka już pod nogami bramkarza, który tutaj nawet nie próbował przyjmować piłki. Mielarz, Ręczkowski, Chmielarz, trochę zbyt blisko siebie chyba grają tutaj zawodnicy Głuszycy w środkowej strefie boiska. Kaczmarek, jeszcze raz, Kaźmierczak. Myślę, że Mateusz się nie obrazi. Jeszcze raz do środka. Jest Somala do przodu, poszedł z tą piłką. Furmankiewicz polu karnym, Somala decyduje się sam, minął dwóch rywali, trzeba szybko stawać. Kaźmierczak już się podniósł. Dobra interwencja Kusio. Choiński naciska teraz tutaj go Dubojski. Musiał Wojciech Choiński uciekać się do takiej próby ekwilibrystycznego przyjęcia. Udało się utrzymać piłkę w posiadaniu Włókniarza. Ale to tak naprawdę trzeba teraz wszystko zbudować od początku. Był faulowany teraz Filip Brzeziński. Michał Somala. Starał się tutaj być bardzo blisko swojego przeciwnika. Tym razem akurat w sposób nieprzepisowy zatrzymywał napastnika gości. Szymon Ręczkowski zostawia to Kaźmierczakowi. No ale tak jak wcześniej mówiłem przy poprzednim dośrodkowaniu, ta piłka teraz też powinna być zagrana w taki sposób, by przede wszystkim tutaj cechowała ją dokładność w grze. No a teraz niezła próba i jest okazja tam. Trochę mnie zaskakuje tylko sytuacja i zachowanie Wojciecha Chońskiego. Dlaczego dwie minuty dodatkowego czasu gry w tej pierwszej połowie spotkania. No a gospodarze od bramki. 1-0 prowadzą, mają więc trochę możliwości, by tutaj spokojnie grać piłką od tyłu, nie muszą się spieszyć, mogą doczekać tego gwizdka do kończącego pierwszą część spotkania. Somala bez przyjęcia, od razu Klemiński, teraz jednak traci piłkę. Dobrze tu w tym wszystkim wygląda Kusio. Białas ma problem z grą na środku, dzisiaj naciskany przez Furmankiewicza. Kusio, dobre podanie od Szymona Steca, też i przyjęcie piłki spokojne. Kaźmierczak, Białas w środku, dobre podanie do Chmielarza, ten ma trochę miejsca, ale już musi to rozgrywać szybciej, był przy nim Żygadło. Doskonale w obronie radzą sobie gospodarze. Ponownie uprzedzają tutaj swojego rywala przy tych zagraniach. Kusio. No i tym razem też tak trochę na pamięć, choć jeszcze jest szansa na to, by tutaj oddać strzał na bramkę, no ale musi to być bardziej precyzyjnie wykończone. Trochę tutaj zabrakło chyba pomysłu na to, w jaki sposób wykończyć akcję.
Jeszcze Włókniarz próbuje przed przerwą zdobyć tego gola, który dałby tutaj remis. No ale muszą to być naprawdę dokładne zagrania. Teraz Kusio, niezły pomysł, szukał podaniem Filipa Brzezińskiego, tylko to zagranie, tak jak widzieliśmy, już zbyt mocne, zbyt wysokie. No i Szczepaniuk wiedział, co robi. 1-0 do przerwy po golu Łukasza Somali. Widzimy się my znowu już po zmianie stron, po kilku minutach, gdy zawodnicy raz jeszcze wyjdą na boisko. Gol! Kolejne uderzenie, jest bramka! Z okazji Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! I bramka! Jest trzeci gol, coś więcej ciekawego, Bejdarowicz, na ty, gol! I gol na stroju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej, Styczyń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol!
Druga część spotkania. Dostaliśmy w międzyczasie informację od kibiców, że zespół Zdrój Jedlina Zdrój prowadzi z Nysą Kłodzko na wyjeździe w tej pierwszej kolejce do przerwy 3-0. Tu dziś 1-0. Na razie dla LKS-u Bystrzyca Górna. No i ta druga część spotkania ma nam dać odpowiedź, czy zespół gości będzie w stanie dzisiaj coś pograć, no więcej niż to, co do tej pory grał. Był faulowany tutaj Filip Brzeziński, no ale... Prawda mówiąc, trudno się też spodziewać innych zachowań obrońców w takich sytuacjach. Stec do boku. Choiński, niezły pomysł, ta piłka jednak nastrzelona i już goście muszą wracać na pozycje wyjściowe. To Bystrzyca Górna w tej chwili rozpocznie grę z 5 metra. Kacper Szczepaniuk w bramce ustawia piłkę na 5 metrze. No i za chwilę zobaczymy, co uda się tutaj tej ekipie z tego akurat wyciągnąć. 45 minut rywalizacji pierwszej połowie pokazało, że jest to zespół bardzo dobrze poukładany i ciężko tutaj będzie Włókniarzowi uzyskać wynik korzystny, ale z drugiej strony też prawda jest taka, że no, mimo wszystko ten mecz układa się dobrze dla gospodarzy od samego początku, próbując strzału właśnie w takim wydaniu. 1-0. Ta próba z dystansu też nieudana, niecelna. Ale w dalszym ciągu jest tutaj taka sytuacja, jaką widzimy, że wynik jest otwarty, choć to LKS Bystrzyca Górna ma przewagę optyczną na boisku. Brzeziński przed siebie. Teraz tutaj to Choiński ucierpiał, biorąc tę piłkę na pierś. To są takie zagrania, które bardzo często są bardzo bolesne i ten pierwszy moment kontaktu z piłką potem powoduje właśnie taki ból, który gdzieś po chwili przechodzi, bo starczy, że mięśnie naciągnąć, rozluźnić, to potem wszystko jest zdecydowanie łatwiejsze do przełknięcia. Przychodzi ten taki moment spokojnego pierwszego oddechu, no i potem to wszystko widzimy, tak jak w tej przypadku. Stec, no z problemami, ale utrzymał piłkę w boisku. Teraz to zagranie precyzyjne, będzie aut dla gości. Manuel z boku. Mazanka z Manuelem. Nie dał rady tego zrobić Manuel. Jeszcze Mazanka z Manuelem ponownie. I Kosior. Szkoda, że to wszystko wyszło trochę tak mało dokładnie. Brzeziński starał się tak wyciągnąć jak może najbardziej, by tym kontaktem z piłką posłać ją w kierunku Wojciecha Choińskiego, ale ta no, też nie chce zawsze się słuchać. Filip Brzeziński dzisiaj próbuje jak może być tym żądłem, najbardziej niebezpiecznym zawodnikiem zespołu z Głuszycy, ale wychodzi to bardzo różnie. Trzeci strzelec poprzedniego sezonu w rozgrywkach klasowych. Mazanka. No tutaj też sporo zamieszania. Chmielarz do środka. Żygadło do tyłu. No i od początku budowana cała akcja. Troszkę się też te formacje nam rozluźniły. Ciuba. Ponownie interwencja Manuela. Ciuba z autu. Kosior, ale źle. To powinno być raczej zagrane bardzo dokładnie. Mazanka na aut. No teraz tutaj Furmankiewicz uprzedzony przez Białasa. Nie udało się mu tej piłki rozegrać w sposób właściwy.
Manuel poszedł już odważnie do przodu, zamienił się pozycjami z Maciejem Mazanką. To oznacza, że tutaj trener Tomasz Rzyziak też szuka takiego rozwiązania, które pozwoliłoby drużynie rozegrać bardziej precyzyjne ataki z przodu. Tylko że cały czas brakuje dokładności w podaniu piłki przy tym wyprowadzaniu akcji, ale też jednocześnie przy późniejszym jej finalizowaniu. Furmankiewicz, jeszcze kolejny strzał Łukasiewicza, piłka jednak nad poprzeczką. Stec tutaj mógł tylko popatrzeć, jak to wszystko się zakończy dla jego oceny tutaj tego zdarzenia. Plus jest taki, że ta piłka pofrunęła wyżej bramki. Może zacząć od 5 metra. Później. I jeszcze raz. Jeszcze raz tutaj szukał tej piłki Furmankiewicz, no ale to takie zagranie, które też jednak zdecydowanie niedokładne. Zobaczymy, jak spisze się Mazanka przy tym wyrzucie z autu. Kosior blisko. Manuel jednak tutaj nie dostał tej piłki. Ciuła szybszy i Brzeziński ponownie przewrócony. No, ma pecha Filip Brzeziński. Jest tutaj bardzo mocno pilnowany. Ten kontakt obrońców z jego osobą zawsze twardy. No ale jak inaczej zatrzymać napastnika, który nie dość, że jest dobrze technicznie przygotowany do tego, by rywalizować na tym poziomie rozgrywkowym, to jeszcze też, gdy mu się zostawi trochę swobody, to ma tu naprawdę duże pole do manewru. 52. minuta meczu. Kosior będzie szukał takiego zagrania w pole karne, które mogłoby dać coś pozytywnego drużynie. Widzę tutaj też kilku tych rosłych graczy biegających w pole karne, no ale to musi być precyzyjne. Na razie Szczepaniuk spokojnie, choć no, to spokojnie, to tak nad wyrost przy tej sytuacji. Gdyby tam któryś z graczy Włókniarza Głuszyca zorientował się w sytuacji, na pewno doszłoby do tego, że uderzyłby piłkę w kierunku bramki. Kosior, Manuel, Mazanka. Raz jeszcze szukał podaniem Brzezińskiego. W tym wszystkim najlepiej odnalazł się Kosior, ale Filip Brzeziński, przebiegając tutaj obok, przewraca swojego rywala. No i sędzia to natychmiast zauważa, zatrzymuje grę. Dalej 1-0. Dalej tutaj to gospodarze mają świadomość, że prowadzą grę, są bardzo odważni, by tu cały czas uprzedzać swojego rywala, być ten krok przed. No a to pomaga tak na dobrą sprawę też w takich sytuacjach trudniejszych, w momentach, gdy ten zespół próbuje sobie w jakiejkolwiek formie ułatwić grę. Tak później widzimy to też w tych wykończeniach akcji poszczególnych zagrań, że niekoniecznie zawsze te wybory są właściwe. Teraz całkiem dobrze się to wszystko zaczynało układać dla Włókniarza, ale jednak Filipa Brzezińskiego, no nie zauważył swojego rywala, to na pewno nie zauważył tego momentu, w którym on wbiegł mu w tor biegu, no i trącił go na tyle niechcący, niebezpiecznie, że doprowadził do przewinienia. Ciuba, Manuel i Brzeziński bardzo blisko. Cały czas tutaj przeszkadzają ci dwaj gracze, by te piłki gdzieś jednak były rozgrywane na drugą stronę. Tam Kaźmierczak i Ręczkowski. Białas wysoko przed pole karne. Chmielarz. Teraz próba zagrania do Choińskiego. Skończył.
skończyło się jednak na pozycji spalonej. Ale to był taki pierwszy z tych pomysłów, który mógł dać szansę powodzenia drużynie Włókniarza. Tyle tylko, że problem polega na tym, to musi być rozegrane w tempo. Tak jak teraz przed momentem widzieliśmy tutaj, ta sytuacja dała nam trochę jaśniejszy obraz możliwości. Brakło jednak dokładności w rozegraniu. Ciuba, a i też Mazanka. No, myślę, że tutaj Szymon Stec miałby sporo problemów z tym, by zablokować, by obronić to uderzenie. Wszedł w to wszystko Mazanka. 56 minut gry za nami, wciąż 1-0 dla gospodarzy, ale też i ten mecz stał się trochę bardziej otwarty. Dzięki tym próbom z jednej i z drugiej strony jest ciekawiej. W pierwszej połowie pełną kontrolę nad tym, co działo się na boisku, mieli gospodarze. To zdecydowanie było pod ich dyktando. Ta gra bardzo dobrze się im układała. Od samego początku do końca akcje były prowadzone w sposób bardzo przemyślany, taki wręcz przykładowy, podręcznikowy. No a to, co Włókniarz starał się gdzieś tam zamykać, gdzieś próbować wychodzić z szybkimi atakami, no raz się udawało, raz nie. Częściej te akcje były kasowane przez defensywę rywala. W drugiej części meczu jest to zdecydowanie bardziej wyrównane spotkanie, choć to wciąż gospodarze mieli tutaj lepsze sytuacje do zdobycia bramki na 2-0. Pytanie, jak to się skończy. Boisko opuszcza Juan Manuel, grający do tej pory z numerem 15, niezadowolony, widzę tutaj kręci głową, chciałby jeszcze pograć. Ciekawe, czy uda się to w kolejnym meczu, czy będzie po prostu miał tę możliwość pograć trochę lepiej. Teraz tutaj Mazanka podchodzi coraz bliżej rywala, nie udało się tej piłki zablokować na boisku w miejsce Manuela, grający z numerem 8, Konrad Baczyński. I to on w tej chwili będzie tutaj pilnował tej strony boiska. W dalszym ciągu zagranie piłki w pole karne. Teraz tutaj bardzo szybko wyprowadzony atak Choiński. A i to było czytelne, bardzo czytelne. No zaskoczony jest Wojciech Choiński, ale no właśnie to jest ta różnica między rozgrywkami klasy A Ligi Okręgowej. Pewnie 90% tego typu zagrań tej lidze, w której do tej pory Włókniarz rozgrywał swoje mecze, byłoby no dobrym podaniem. Tutaj obrońcy poradzili sobie z zablokowaniem podania. A potem ta próba strzału, które teraz widzieliśmy, ładna akcja, no i prawie gol, choć to prawie robi wielką różnicę. Szymon Stec, Mazanka ma na plecach rywala, Ciuba tutaj cały czas w tych górnych pojedynkach wygrywa, skacze wyżej, teraz jednak zdecydowanie no, wybija piłkę poza boisko. Brzeziński nie da rady chyba jednak tutaj dojść do tego zagrania, jeszcze Kosior. Tu cały czas trzeba być o ten krok przed przeciwnikiem, jeśli chce się w tym meczu zrobić coś więcej. Faulowany był gracz gospodarzy, przepisy przekroczył tym razem Dawid Kusia, ale on się nie patyczkuje, on stara się jak może być tutaj cały czas aktywnym, no różnie to wychodzi. Coraz mniej słońca na boisku, ciepło, ale coraz mniej słońca. Pytanie, jak poradzi sobie tutaj kolejny z graczy, który gdzieś tam szykuje się do wejścia na boisko. Jestem ciekawy, kiedy Patryk Rangel pojawi się na placu gry. To był zawodnik, który w tych pierwszych meczach w Głuszycy zeskarbił sympatię praktycznie każdego fana. Ale być może nie jest w pełni przygotowany do tych rozgrywek i to też sprawia, że jeszcze trener nie daje mu szansy grać od początku tego meczu. Mazanka dobrze przygotował się tutaj do tego, by uciec tą piłką spod nóg rywala. Zagranie do Brzezińskiego ponownie zatrzymane. Są to czytelne próby i być może też dlatego łatwiej jest tutaj obrońcom Byszczycy zablokować tego typu zagrania do napastnika Włókniarza Głuszyca. Choć tak jak teraz też tutaj oglądamy, nie jest powiedziane, że któryś z tych piłek w końcu nie dojdzie do celu, bo przecież
też tutaj można się spodziewać, że w którymś momencie te błędy zaczną się pojawiać. Dobra interwencja Ciuby. I tu za moment Baczyński rzutem z autu. Cały czas gospodarze prowadzą 1-0, cały czas tutaj Włókniarz próbuje szukać dla siebie szansy na to, by doprowadzić do wyrównania. Mazanka z pierwszej piłki, Brzeziński do Kusiono. Tu zabrakło trochę dokładności w grze, ale może też i szkoda, że Filip Brzeziński nie zdecydował się na zamarkowanie podania i ucieczkę z tą piłką w pole karne. Miał trochę miejsca, miał trochę swobody, mógł to zrobić. Pytanie jednak, czy on to widział. Faulowany Kosior, tak też to dostrzegł arbiter spotkania. Furmankiewicz tutaj skacze wysoko do każdej piłki, ale to też i bardzo rosły, wysoki gracz. On w tych kontaktach z niższymi od siebie przeciwnikami ma jednak no, ten dyskomfort, że musi bardzo uważać na swoją posturę, na tą masywność tego wyskoku. Często są to faule. Teraz okazja do tego, by oddać strzał na bramkę. Był tam Kaźmierczak. Odważnie wchodził na to zagranie. Pomylili się obrońcy Bystrzycy. No a właśnie o tym też mówiłem wcześniej. Do takich pomyłek może dochodzić coraz częściej. Zmęczenie zawsze bierze znać. Bierze górę nad takimi precyzyjnymi zagraniami. Gdy tutaj Włókniarz przyspieszył, trochę zaatakował, to też i gospodarze zaczęli się nieco częściej mylić. Pytanie, jak często? I czy to wystarczy, by tutaj ta bramka dla gości padła, bo na razie pełna kontrola tego meczu bystrzyckiej drużyny. Furmankiewicz. Chmielarz, Kosior na pamięć. Baczyński lewą nogą, tylko że to było niedokładne zagranie. Kusio. Też tutaj blisko dwóch zawodników. No, trochę szkoda tego uderzenia, bo chyba trzeba było szukać raczej gry jakiejś prostopadłej piłki. Kusio przesadził nic z siłą. No i z celnością na pewno tutaj też na bakier. Dobre zagranie. Szczepaniok przed siebie. Dubojski na prawej stronie, tam Furmankiewicz. Brzygadło ucieka już w pole karne. Teraz dostał piłkę, jest na dogodnej pozycji. Tutaj by oddać strzał na bramkę i trafia w słupek. Naprawdę groźnie, bardzo groźnie teraz pod bramką Steca. No, mógł tutaj Łukasz Brzygadło zamknąć ten mecz, bo myślę, że przy wyniku 2-0 raczej już Bystrzyca by tego zwycięstwa nie wypuściła. A tak wciąż jeszcze trzeba szukać jakiejś możliwości na to, by ta piłka do bramki wpadła. Dośrodkowanie w pole karne. Nieźle, nieźle to wszystko wygląda. Stec w ostatniej chwili gdzieś tam potykając się o nogi przeciwnika jeszcze zdołał piłkę złapać i teraz dalekie zagranie do Filipa Brzezińskiego. Utrzyma piłkę w boisku napastnik gości. Kusio za mocno, zdecydowanie za mocno te piłki grane do napastników Włókniarza. Ani Choiński, ani Brzeziński nie są w stanie dojść do takich zagrań. To trzeba jednak z wyczuciem popieścić, chciałoby się powiedzieć, taką piłkę, wymościć to zagranie, a tak to wszystko potem no niestety jest bardzo, ale to bardzo niekorzystne, no i potem trzeba dużo się nabiegać, by kolejną szansę stworzyć. Teraz złe podanie na prawej stronie, miał z tym przyjęciem problemy Somala. Włókniarz z autu. Jeszcze raz. Do boku piłka dla Włókniarza, aut, a więc tutaj sędzia gwizdkiem napomina graczy, by ci uszanowali jego decyzję i przestali tutaj się odzywać w tym kierunku, podważając ten, a nie inny moment jego pracy na boisku.
a trzeba przyznać, że na razie póki co na przestrzeni tych kilku spotkań, które już w tym nowym sezonie mieliśmy okazję oglądać, to zarówno w Makowicach, jak i tutaj dzisiaj w Bieszczycy Górnej, bez błędów sędziego. To miłe, bo to się rzadko zdarza. To, co widzieliśmy na boisku w Wałbrzychu podczas inauguracji kolei dolnośląskich czwartej ligi, ta tendencyjna jednak mimo wszystko postawa arbitra, który faworyzował w niektórych zagraniach Motojelcza Ława, aż nadto widoczna. A szczególnie ten drugi rzut karny, który tak naprawdę no, z kapelusza jakich mało. No ale ponoć niektórzy lubią czarować. Teraz może zaczaruje Włókniarz. Szczepaniuk pierwszy raz tutaj musiał od dłuższego czasu interweniować na przedpolu bramkowym. Za jego plecami czaił się Filip Brzeziński. No i ciekawe, czy za chwilę nie doczekamy się kolejnych zmian. Choiński blisko, dużo pracuje teraz tutaj, tak jakby chciał jeszcze w tych ostatnich minutach trochę dać z siebie więcej, jakby już gdzieś tam po drodze wiedział, że za chwilę być może to właśnie zmiana, która się szykuje, będzie. No, musiał opuścić wtedy boisko. Furmankiewicz obok bramki. Kusia ma dużo ochoty do gry. Cały czas też widzę tutaj bardzo aktywnego Brzezińskiego. Kosior próbuje trzymać w środek pola, ale to też trochę na tle swojego dzisiejszego rywala wygląda blado. Brzeziński głową. Kusio zatrzymuje, zatrzymane tam przez chwilę. Ale też cały czas tutaj Choiński podchodzi wysoko, odważnie, aut dla gospodarzy. No ta odwaga właśnie mi się podoba najbardziej. Tutaj też z tego zawsze był znany zespół z Głuszycy. Nigdy się ci zawodnicy nie poddają. Grają do samego końca, niezależnie od tego, jaki jest wynik spotkania. Jeśli jest to bardzo niekorzystny wynik, to grają przynajmniej o gola. Jeśli znowu z drugiej strony jest taka sytuacja jak teraz, to grają po prostu o wynik. Tutaj cały czas jest szansa na to, by ten wynik odwrócić, by stał się po prostu korzystny, więc dlaczego nie spróbować. Natomiast musi to być bardzo dobrze przygotowane, grane z głową, bo wystarczy trochę miejsca zostawić gospodarzom. Ci zaś szybko starają się przemieszczać z tą piłką pod pole karne Szymona Steca. No a tam robi się zwykle niebezpiecznie w sytuacjach, gdy po prostu gracze formacji ofensywnych mają swobodę na to, by wykończyć swoje akcje. Był bliski szczęścia Furmankiewicz, był Żygadło. Miał też swoje szanse Somala. Łukasiewicz strzelał też raz z 16 metra, bardzo niebezpiecznej sytuacji. Zostawiony niepilnowany gracz Bystrzycy Górnej. No, jeśli chodzi o Głuszycę, to tak na dobrą sprawę tych strzałów na bramkę to praktycznie nie oglądamy. To są jakieś wrzutki, zagrania gdzieś prosto padły. To wszystko gdzieś ucieka napastnikom lub też przechwytywane jest przez obrońców. No i znowu teraz tutaj twarda walka o piłkę. Chmielarz dostaje za to zagranie żółty kartonik. To 69. minuta spotkania. Dużo, dużo by mówić, natomiast prawda jest taka, że niesamowicie ciężko będzie tutaj grać do końca. Przy takim dużym ryzyku błędów Chmielarz na razie kilkukrotnie przyspieszył grę swojej drużyny, ale też widać było w takich momentach, niestety takie chwile, kiedy to te przyspieszenia sprawiały, że nie zawsze był w stanie zapanować nad tą środkową strefą. W tym przypadku akurat widzieliśmy moment, w którym faulował gracz z Głuszycy swojego rywala, żółty kartonik. I no i teraz trzeba już uważać, to już na pewno nie będzie takie proste i swobodne. Zobaczymy, jak za to teraz gracze trenera Żądło poradzą sobie. Przy tym stałym fragmencie gry wybijają piłkę tutaj goście z linii bramkowej. Było blisko, było dość niebezpiecznie, no mogło się to skończyć naprawdę źle. Stec teraz piąstkuje przed pole karne i za chwilę
No, ta jego reprymenda od razu znany jest z tej żywiołowości bramkarz Włókniarza, wcześniej występujący w barwach Górnika Wałbrzych. No, on też zawsze tak reagował, gdy trzeba było ustawić defensywę do pionu. No, mówi to wprost, że w polu karnym to on rządzi i tam trzeba się go słuchać. A tutaj przy tej sytuacji widać było wyraźnie, że tej podstawy zabrakło. Tutaj Włókniarz pozwolił sobie na zbyt dużą nonszalancję i to gość podarze byli bliscy zdobycia tego drugiego gola i to kilkukrotnie mogli to zrobić na przestrzeni kilkudziesięciu sekund. Brzeziński ponownie bardzo dobrze to wszystko przygotowane. Jest próba gry do przodu, no ale tak jak i wcześniej to podanie również za mocne. Żygadło. Out dla gości. Baczyński będzie tutaj szukał na pewno podaniem Kosiora. Jest ta piłka już pod nogami zawodnika Włókniarza. No a Filip Brzeziński teraz powstrzymany przez dwóch rywali. No i to jest trochę takie frustrujące. Widać po reakcji napastnika gości, że jemu się to po prostu przestaje podobać, że on tutaj już ma trochę dość takiego, takiej bezradności w tych momentach, które tu go gdzieś spotykają, no ale też z drugiej strony musi przywyknąć i na pewno w pewnym momencie się do tego przyzwyczai, zacznie troszkę inaczej, szybciej reagować, ale to za moment, bo teraz okazja dla gospodarzy. Furmankiewicz w wybornej sytuacji, strzela obok bramki, no i za chwilę z 5 metra Szymon Stec. Ale zanim to jeszcze zmiana w barwach gospodarzy, zobaczymy nowego zawodnika. No i to właśnie Wojciech Furmankiewicz opuści plac gry. Trzeba przyznać, że dzisiaj tutaj dobrze się zaprezentował. Miał kilka swoich sytuacji, jak choćby tam przed momentem. Gola nie zdobył, napsuł jednak sporo krwi. Nie tylko obrońcom, ale też i tej środkowej strefie Włókniarza, która musiała walczyć o pozycję z tym rosłym zawodnikiem. No teraz zobaczymy, jak spisze się jego następca. To z numerem 15 Kamil Bezegłów, przepraszam. Biała sprzed siebie. Ale od razu też przechwycona piłka przez Somalę i do boku rozegranie takie, które ma być bezpieczne. Jeszcze raz Somala, spokojnie, bardzo spokojnie. Na minut dwóch rywali, piłka zagrana już na wysokości pola karnego. Jeszcze jedno takie podanie piłki i kolejny rzut rożny dla gospodarzy. To już 73. minuta meczu. Za chwilę Łukasz Żygadło ustawi piłkę w narożniku boiska i będzie szukał tym dośrodkowaniem szansy na drugiego gola dla swojego zespołu. Tam już też jest kilku graczy, którzy no, tym swoim wzrostem mają pomóc Bystrzycy w zdobyciu gola. Między innymi to ten bardzo wysoki Michał Kobiela, ale nie tylko, Kieliński. Również teraz próba strzału Ciuby, choć ta piłka wybita i za chwilę będą tutaj mogli próbować rozegrać goście od rzutu wolnego. 1-0 po tej bramce Somalii. No, gdyby nie ta błędna interpretacja w ocenie odległości między zawodnikiem a obrońcą tego drugiego, kto wie, czy Somala wtedy nie miałby po prostu, nie miałby takiej możliwości, by w ogóle uderzyć w kierunku bramki. A tak ten gol może się okazać jedynym. Teraz z autu zoczną gracze Tomasza Idziaka. On powolutku sobie tutaj też przygotował ten zespół do tego, by właśnie rywalizować w lidze dużo lepszej od A-klasy. Szczególnie w tym sezonie ta liga jest niesamowicie silna. Dużo zespołów, które spadły z czwartej ligi, plus te, które się utrzymały w lidze okręgowej w poprzednim sezonie, tak jak na przykład Bystrzyca Górna. No ale tamta liga była niezwykle silna. Również trzeba było to zrobić naprawdę bardzo, ale to bardzo precyzyjnie ten sezon rozegrać do końca, walczyć o każdy punkt, by tu dziś można było ten mecz rozpocząć. Udało się to sześciu ekipom. Z
Samala źle za plecy do swojego partnera zespołu. Za chwilę zaczną, już zaczęli nawet Kusio do środka. Chmielarz naciskany przez rywala. Kusio ponownie po środkowej strefie boiska. Teraz jednak traci tutaj panowanie nad piłką. Radzi sobie dobrze w destrukcji defensywa Bystrzycy Górnej. No ale też proszę zobaczyć. Tutaj odważnie cały czas do przodu. Nikt się nie zatrzymuje. Proszę Somala już na wysokości pola karnego. I też było blisko. Ale nie trafia w piłkę Żygadło. Teraz będzie tutaj już od razu reakcja sędziego, by ponownie znaleźć sobie chwilę miejsca, napić się wody, odpocząć, posłuchać przez chwilę trenera. No i sobie po prostu zagrać tą drugą część meczu dalej. Boczyński wszedł w drugiej części spotkania za Manuela. Widzę też jednak w dalszym ciągu brak decyzji co do kolejnych zmian do tego, by wzmocnić trochę tutaj grę w środkowej strefie. Być może pomóc też Filipowi Brzezińskiemu w linii ofensywnej. No kto wie, czy by to nie było jakimś pomysłem na to, by cokolwiek tutaj jeszcze zmienić. Ale z drugiej strony Tomasz Idziak zna zespół najlepiej. Wie dobrze, że tu nie warto czasami eksperymentować. Jeżeli to wygląda tak, jak wygląda w tej chwili, jest przez trenera oceniane pozytywnie, to na pewno wie, na co stać jego zespół i wie, że tutaj ten wynik jest mimo wszystko wciąż jeszcze możliwy do odwrócenia, a mimo tego też nie chce ryzykować, bo boi się ewentualnej niepotrzebnej straty kolejnych goli, a potem takiego troszeczkę też i podłamania być może zespołu, który no, przyjechał tutaj walczyć, przyjechał tutaj wygrać, bo taki też był na pewno plan. Tutaj nie wierzę w to, że ktokolwiek by się w tym spotkaniu z Głuszycy chciał poddać przed pierwszym gwizdkiem. Jest to bardzo ambitna drużyna, która zawsze gra o zwycięstwo, no i zawsze gra do końca. Ryczkowski z przodu jest też bardzo odważnie grający Patryk Rangel. To ten zawodnik, na którego czekałem. W międzyczasie wszedł na boisko, zmieniając, jak dobrze widzę, Wojciecha Chońskiego. Pytanie tylko, czy Rangel da sobie radę. Pamiętam taki mecz w poprzednich latach, kiedy to Włókniarz Głuszyca rywalizował ze Zdrojem Jedlina Zdrój na boisku w Jedlinie. Tam pełna, że tak powiem, kontrola w grze nad przeciwnikiem w wykonaniu gospodarzy. Zdrój zmiażdżył niemalże drużynę z Głuszycy. Piękna otoczka, wspaniała atmosfera, dużo takich wrażeń pozaboiskowych, natomiast sam mecz no, był bardzo jednostronny. To jednak przede wszystkim problem tam właśnie miał Patryk Rangel, który był bardzo dobrze przypilnowany przez obrońców Zdroju, no i nie pozwolono mu tam wtedy na to, by rozegrał swoją kolejną dobrą partię w meczu. Jednak trzeba być do końca skoncentrowanym. Zobaczymy, co tutaj uda się mu zrobić. Teraz jest na boisku, ma dużo sił, dużo ochoty do tego, by w tym meczu zaistnieć. No to zobaczymy, czy uda mu się to po prostu zrealizować, czy ten plan trenera na ten fragment meczu się powiedzie. Tym bardziej, że to już 79. minuta, ostatnie 11 minut regulaminowego czasu gry. Trzeba tutaj być bardzo skoncentrowanym, grać do końca, walczyć do końca. No i nie popełniać błędów, bo te mogą skutkować niepotrzebną konsekwencją. W tym przypadku stratą bramki. Może też i kartką, osłabieniem. Wszystko zależy od tego, co by się miało wydarzyć na boisku. Bystrzyca cofnęła się trochę na własną połowę. Przyjmuje tutaj swojego rywala, daje trochę szansę na to, by ten pograł trochę dłużej piłką. Być może szuka więc ten sposobem trochę więcej możliwości na to, by wyjść z kontrą. No tutaj podanie do Kosiora nieudane. Cały czas noszę takie wrażenie, jakby
to wszystko było gdzieś nie do końca przemyślane w tych trudnych momentach. Chmazanka teraz uprzedza tutaj Baczyński swojego rywala. Kusio nie dał rady, jednak Somala sobie radzi. Aut dla Głuszycy. Znowu ta piłka ucieka spod panowania pomocnikom Bystrzycy Górnej. Końcówka tego spotkania. No, zapowiada się nam więc ciekawie. Już emocje zaczynają brać górę nad tym opanowaniem, które tutaj bardzo mocno gdzieś tam było widoczne w trakcie tego meczu. No ale też ostatnie minuty. Trochę więcej wysiłku. Kto wie, jak to się skończy. Tylko jeden gol różnicy. Choć sytuacji do zdobycia drugiego gola drużyna z Bystrzycy naprawdę miała bardzo dużo. I mogła tutaj prowadzić przynajmniej 3-4 do zera. Jeszcze raz zamieszanie przed polem karnym. Nie ma faulu, ale to wciąż gospodarze przy piłce. Somala. Teraz był faulowany? Nie. Sędzia pokazuje, że zaczną goście od rzutu z autu. No nie ma pewnie tęgiej miny w tej chwili po tym zagraniu Michał Somala. Od tyłu Kusio, Mazanka. Chmielarz tutaj musi być pewniejszy w tych zagraniach. Kolejny raz nie w tempo podanie. No i już wrócili gospodarze. Baczyński z aut. Jeszcze raz tutaj do środka. Chmielarz ma problemy z opanowaniem piłki. Rangel. Białas. Daleko do przodu. Szuka tym zagraniem Ręczkowskiego. Jest piłka precyzyjna. Brzeziński w polu karnym. Ale tym razem uprzedzony przez obrońców. Tak jakby tutaj uczuleni przez trenera gracze Bystrzycy Górnej na Filipa Brzezińskiego zwracali szczególną uwagę właśnie na to, w jaki sposób ten piłkarz porusza się dzisiaj na murawie. Zawsze przy nim przynajmniej jeden z obrońców. Zawsze przy nim tutaj bardzo blisko ktoś, kto musi, kto chce, czy powinien, czy ma po prostu takie zadanie mu przeszkadzać. Szczepaniuk, Brzeziński. Bazanka poszedł wysoko, jest też Kusio bardzo wysoko. Baczyński, Białas przed siebie. Nie da rady Bazanka tego zablokować. Za chwilę Ciuba z boku. Kusio podchodzi teraz tutaj do krycia. Ciuba jednak po linii, daleko przed siebie. Kosior, faulowany był tutaj gracz z numerem 17, a więc to Szymon Kopacz. No i z autu, przepraszam, z rzutu wolnego za chwilę Eryk Ciuba. Tutaj przed nim jest już Maciej Mazanka. Odsuwany przez arbitra tego spotkania. No, choć to pewnie też taka trochę gra, by tutaj Ciubę wybić być może z rytmu, być może gdzieś go troszeczkę poddenerwować. Różnie potem kończą się tego typu zagrania. Rangel, bardzo mądre podanie teraz do Brzezińskiego, choć ten znowu uprzedzony przez Somalę. Rangel ma dużą ochotę do gry, chce się tutaj popisać. Dobrze Mazanka. Już Rangel do środka, Chmielarz z pierwszej piłki. Kosior za mocno na prawą stronę. A szkoda, szkoda tej akcji, bo to wyglądało naprawdę przednio. Jeszcze Rangel, może sam spróbuje, też potrafi i dryblingiem i pomysłowością zaskakiwać swoich rywali. Złe podanie. Takie piłki natychmiast od pierwszej minuty meczu zatrzymywały się właśnie na głowach obrońców. Znowu Chmielarz z problemami. Nie może tutaj opanować tej piłki, nie może jej tak do końca. Rozegrać jakby chciał. No to skutkuje potem takimi stratami. 85 minuta. Już Bystrzyca Górna. Coraz bliżej tych pierwszych trzech punktów w nowym sezonie. Patryk Rangel. Źle. Choć jeszcze się to udało utrzymać. Kusio.
też próbuje takiego zagrania do Mazanki. No tutaj znają się ci zawodnicy, potrafią ze sobą grać. Mimo że w barwach Włókniarza to dopiero od tego sezonu, to jednak z innych boisk, z innych drużyn, z dawnych momentów potrafią się gdzieś na boisku wypaczyć. Chmielarz ponownie ograny. Ma dzisiaj trochę problemów w środkowej strefie ten zawodnik. Aj, teraz tutaj niewielki, ale jednak błąd w ocenie sytuacji. Bardzo dobrze, Patryk Rangel. Filip Brzeziński do Chmielarza. Ten ma tutaj trochę miejsca, może tę piłkę rozegrać, ale no niepotrzebnie chyba tutaj wracał za tą piłką Kusio. Kosior. Mazanka z prawej strony, dobre podanie. Teraz wreszcie coś tutaj zaczęło się układać, no ale natychmiast już kilku obrońców przy zawodnikach z Głuszycy, którzy nie pozwolili im rozegrać tej piłki w sposób zamierzony. Baczyński, Rangel, niezły pomysł, znowu jednak też i obrona Bystrzycy Górnej tutaj zatrzymuje te piłki. Kopacz sam przy piłce tutaj próbuje minąć rywala, no i był faulowany przez Baczyńskiego. Ma tutaj pretensje Kopacz do sędziego, że odgwizduje tego typu przewinienie. No i dostaje kartkę. Tak, za dyskusję z sędzią. 87 minuta, 3 minuty regulaminowego czasu gry. Ciuba ma piłkę już przygotowaną do zagrania. Za chwilę będzie szukał dośrodkowania. No i strzał taki trochę jednak mimo wszystko nad wyrost, na pewno nieprzygotowany. Kolejna zmiana w zespole Bystrzycy Górnej. Szuka też tych ułamków sekund trener Jerzy Żądło. Wie dobrze, że ten czas działa w tej chwili na korzyść jego zespołu, a to jest tylko jedna bramka. W każdym momencie może się to zmienić. Teraz tak tupta tutaj gracz z Bystrzycy Górnej do linii bocznej. No widać wyraźnie, że chce ten sposób ugrać trochę czasu. Sędzia zerknął już na zegarek, tak jakby chciał ewidentnie dać do zrozumienia, że ten czas będzie doliczony. Zobaczymy, ile ostatecznie będzie go więcej do tych 90 minut, które zbliżają nam się do końca. Chmielarz, Baczyński z boku, jest Kosior. No i tutaj też tak trochę ma Kosior mniej miejsca na pewno niż mógłby tutaj wykorzystać swoją innowacyjność w grze, bo też potrafi naprawdę wiele takich zagrań posłać do przodu, które zaskakują wszystkich. Ponownie Kosior odzyskuje piłkę Kusio. I Kusio ponownie też ma na plecach dwóch rywali, uspokoił trochę teraz grę Baczyński. Białas, Ręczkowski, Chmielarz, blisko Kusio. Chmielarz trochę tak jakby już chciał odpocząć. Myślę, że to też gdzieś w głowie siedzi to zmęczenie, ta adrenalina. Trochę tutaj zabrakło precyzji. Pomysł bardzo ciekawy, ale widzieliśmy, że ta finalna faza jego wykonania już no jednak mimo wszystko za niedokładna. Białas poszedł z piłką do przodu. Jest Mazanka, Rangel w środku. Zagrywa nad bok tutaj Baczyński. Ale też nie bardzo ma do kogo. Stoją z przodu już gracze Włókniarza. Jest ich trochę więcej pod polem karnym, ale też z drugiej strony to nie jest tak oczywiste, że pozwoli to rozegrać akcję w sposób bardzo prosty, łatwy i czytelny. Bronią się gospodarze bardzo mądrze, wyrzucając tutaj z głowy pewne zagrania, tak jak teraz to podanie całkiem dobrze przemyślane, a jednak już gorzej z jego wykonaniem. No i Konrad Szczepaniuk ustawi piłkę na piąty mecz, zyska kilka cennych sekund. Być może to pozwoli potem
też już uniknąć ewentualnej straty gola. Nie będę jednak wyrokował. Dziś w Makowicach, gdy myślałem, że już spotkanie się zakończyło, gdy ten wynik 3-1 był bardzo, ale to bardzo korzystny dla Karo Makowice. Tak potem padła bramka w 90 minucie gry. No, Chmielarz totalnie zaskoczony tą decyzją. Gramy na gwizdek. No ale ja też, tak prawdę mówiąc, byłem zaskoczony tą decyzją Chmielarza. Minut gry już za nami. Zobaczymy, ile sędzia jeszcze tutaj przedłuży. Faul Baczyńskiego. Cztery minuty. Tyle jeszcze będziemy grać. Ciuba. Teraz piłka zagrana w pole karne. Tam już czekał na podanie Kobiela, ale no miał problem, chociaż jeszcze opanował piłkę, jest już w polu karnym, naciskany przez dwóch rywali, poradzili sobie goście, tyle że na chwilę Kobiela raz jeszcze wywalczył piłkę. No, bardzo rosły gracz, potrafi naprawdę wiele, w tym momencie dwukrotnie odbierał piłkę obrońcom Włókniarza w ich polu karnym, dodatkowo jeszcze wywalczył w tym samym, po tym zagraniu ostatnim, rzut rożny. Ciekawe, czy tu jeszcze będzie stać gości na to, by ta piłka, by po prostu zrobić akcję. Jedną dobrą, porządną akcję ze strzałem na bramkę, który dałby szansę na gola. Bo naprawdę trzeba jedno powiedzieć, Włókniarz przegrywa tylko jednym golem i pomimo tego, że to Bystrzyca Górna miała mnóstwo sytuacji do zdobycia gola, to wciąż jest wynik, który może tutaj zostać zmieniony, choć tego czasu do końca meczu coraz, coraz mniej. To już ten dodatkowy. Także naprawdę teraz to już chyba można zaryzykować, pójść z akcją większą liczbą graczy do przodu. Jest Rangel, teraz dostał wreszcie piłkę na dobrej pozycji i przestrzelił naprawdę w dogodnej sytuacji. Trzeba było tutaj zachować trochę więcej zimnej krwi. To już jest końcówka meczu. Ale to była pierwsza taka akcja, po której można było oczekiwać od zawodnika z Głuszycy uderzenia na bramkę. A to doliczony czas gry. Pamiętajmy o tym, że tu naprawdę trudno się gościom dzisiaj grało. Zaprezentowali się najlepiej, jak potrafią. Myślę, że potrafią trochę więcej. Na pewno jednak też bardzo dobry mecz rozegrali dzisiaj gospodarze. Poukładany, przemyślany i to dzisiaj wystarczyło na zespół z Głuszycy. Możliwe, że za chwilę ten wynik będzie jeszcze bardziej okazały. Na razie kolejny rzut rożny i tylko 1-0 wciąż przy tych sytuacjach, które mieliśmy okazję tutaj w tym meczu oglądać. Wydaje się, że Bystrzyca Górna powinna to spotkanie wygrać jednak wyżej. No ale tak jak widzieliśmy, ta piłka nie wpadała. Wybijane piłki ponad bramką, niezłe interwencje obrońców, które gdzieś tam ratowały zespół z Głuszycy, wybijane piłki z linii bramkowej, kilka interwencji Szymona Steca, no i ostatecznie ten wynik na razie taki, jaki widzimy, choć proszę, wciąż to jest jeszcze możliwe do zmiany. 1-0 i ostatnie być może sekundy tego meczu. Rangel odważnie. No i proszę. Tutaj już chyba po prostu taka lekcja wychowawcza dla Patryka Rangela, który pokrzyczał na sędziego w momencie, gdy wydawało mu się, że jest faulowany. To skończyło akcję Głuszniarza. To skończyło też cały mecz Włókniarz-Głuszyca.
na inaugurację rozgrywek Ligi Okręgowej mimo ambitnej postawy, ale jednak przegrywa dzisiejsze spotkanie 1-0. Mało sytuacji strzeleckich gości, bardzo dużo gospodarzy, którzy tutaj dzisiaj zasłużenie zainkasowali komplet punktów i tym samym już na pewno zdecydowanie spokojniej będą przygotowywać się do drugiej kolejki, która już w najbliższą sobotę. Nasz mecz, jak i następny pokażemy Państwu na naszej antenie, to czwarta liga, Górnik Nowe Miasto, Wałbrzych, Prochowiczanka, Prochowice. Spotkanie już najbliższą sobotę o godzinie 16:00.